W parku przemysłowo-technologicznym jak na razie hula wiatr. Owszem, jest tam bogate naukowe zaplecze Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz osamotniona firma Darstar, ale pieniądze z Unii i kasy miasta inwestowane w to miejsce miały sprawić, że jak grzyby po deszczu wyrosną tu zakłady produkcyjne. Wszystko jest na dobrej drodze, słyszymy z ust wiceprezydenta Dariusza Lesickiego, który ma za sobą kilka konkretnych rozmów z inwestorami z zagranicy, którzy poważnie myślą o tym, aby zainwestować u nas. 9 hektarów już jest sprzedana, bądź wkrótce będzie sprzedana. Rozmawiamy z inwestorami zewnętrznymi, którzy są zainteresowani Zieloną Górą ze względu na to, iż są tutaj dobre warunki do inwestycji. Mam nadzieję, że do końca roku będziemy mogli powiedzieć, że kilku dużych inwestorów pojawi się w Zielonej Górze. Szczegółów póki co nikt nie podaje, ponieważ negocjacje wchodzą właśnie w kluczową fazę. Wiadomo, że jedna z firm z Hiszpanii, producent różnego rodzaju folii, ma już zezwolenie na działalność gospodarczą i na działce o powierzchni 4 hektarów zamierza zbudować zakład. Pracę może znaleźć nawet 100 osób. Rozmawiam z Hiszpanami, z Holendrami, którzy myślę, że w ciągu najbliższych kilku tygodni podejmą decyzję o zakupie nieruchomości. Te rozmowy są na tyle zaawansowane, że rzeczywiście, że część z nich uzyskało już pozwolenie na działalność w strefie właśnie w tej lokalizacji. W tej chwili kończymy rozmowy dotyczące zakupu nieruchomości. Wiadomo również, że rezydent parku firma Darstal chce w niedalekiej przyszłości poszerzyć swoją działalność i zwiększyć zatrudnienie. Nową fabrykę w Kisielinie chce postawić również firma Luke. Zainteresowanych jest też kilka polskich firm z branży call center.